Spotykamy się na panelu, w trakcie którego chcemy porozmawiać wspólnie o przywództwie edukacyjnym i liderstwie dyrektora, czyli rozwinięcie bardziej może praktyczne tego, co powiedziała Oktawia, bardziej może szczegółowe też w pewnej sensie odpowiedzi na te pytania, bo te pytania się przejawiają bardzo często i były też elementem wielu rozmów z dyrektorami w Szkole dla Innowatora. I też porozmawiać o współpracy nauczycieli, a ściślej o tym, w jaki sposób dyrektor i po co ma w sumie tworzyć warunki do tej współpracy. Ale najpierw przedstawię panelistów. Zacznę od Ewy. No, Ewa jest bardzo ważną osobą w projekcie. Brała udział w tworzeniu tego projektu, w wymyślaniu też koncepcji, później w trakcie realizacji. Była członkiem Rady Programowej Szkoły dla Innowatora, ale też szkoły odwiedzały szkołę w Radowie Małym, w którym Ewa była dyrektorką. To chyba rok już, prawda? Jak nie rok? No tak może się zrobić sentymentalnie rzeczywiście, bo akurat rok mija, jak Ewa przestała być dyrektorką. Jak my jeździliśmy, była tam dyrektorką. Nauczyciele odwiedzali dyrektorzy, ale także nasi doradcy, trenerzy, członkowie zespołu projektowego i też, co wspominałam, mówiąc o raporcie ewaluacyjnym, również wizyty w Radowie były wskazywane przez wielu nauczycieli, wielu dyrektorów jako właśnie taki element bardzo, bardzo rozwijający, inspirujący do rozwoju. Ewa jest teraz w innej nieco roli, bo jesteś, już teraz przeczytam, masz bardzo taki tytuł ważny, dyrektorka Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Goleniowie, ale też swoją drogą, to bo jest taka twoja natura, że tak jest, edukatorką, trenerką, konsultantką, ekspertką, piszesz książki, więc tych aktywności na polu edukacyjnym masz nadal mnóstwo, a może też zdobyłaś nową, trochę inną perspektywę, która też ci może dać troszkę inny obraz niż właśnie dyrektora szkoły, który jest jednak mocno zanurzony w codzienności. To tyle przedstawiam Ewę, ale dziękuję. Myślę, że warto, bo naprawdę Ewa jest bardzo ważną osobą w projekcie. Jest z nami też Marek, też bardzo ważna osoba w projekcie, ponieważ jest to nasz fan klub, tak. Tak, Marek jest dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie, która jest uczestnikiem projektu i również brał udział we wszystkich szkoleniach, doradztwie, konsultacjach. Jest też dyrektorem dużej szkoły, więc myślę, że to jest kilku poziomów, będzie mógł się podzielić swoim doświadczeniem, ale oprócz udziału w Szkole dla Innowatora jesteś teraz też trenerem, doradcą dyrektorów i nauczycieli, więc też rozwijasz tą działkę szeroko. No i przyszedł czas na ciebie, Agnieszka Argosińska, która jest ekspertką merytoryczną w programie Szkoła dla Innowatora, ale oprócz tego jest też trenerką, doradczynią, szkoleniowczynią. Tak, zobaczymy. Autorką materiałów, publikacji, scenariuszy, zajęć, więc tych aktywności jest sporo. Również panelistką na długiej liście różnych rzeczy. Również bierzesz udział w panelach, webinarach i różnych innych formach przekazywania wiedzy, więc niniejszym cię przedstawiam. Miała być z nami dzisiaj Aleksandra Mikulska. A, oklaski, oczywiście, że tak. Miała być z nami również Aleksandra Mikulska, niestety się rozchorowała, jest doradczynią i szkoleniowcem, szkolącym naszych dyrektorów. Życzymy jej zdrowia i żałujemy, że jej nie ma, ale spróbujemy godnie zastąpić. To tyle gwoli przedstawienia, więc myślę, że zapowiada się to ciekawie. Ja może tylko powiem, dlaczego w ogóle będziemy rozmawiać o tym przywództwie edukacyjnym, dlaczego to jest ważne. Wracam znowu do raportu ewaluacyjnego, który wskazał między innymi właśnie współpracę nauczycieli oraz rolę dyrektora jako takie czynniki, które można powiązać z tym, czy w danej szkole są szanse na to, żeby rozwijanie kompetencji proinnowacyjnych faktycznie się wydarzało i żeby uczniowie mieli dobre doświadczenia szkolne. Więc o tych dwóch elementach chcieliśmy porozmawiać.
I dla mnie istotna jest rola dyrektora, bo jest to kluczowa postać i jakby na to nie patrzeć, to bez dyrektora, bez jego wsparcia, a przynajmniej czasami bez przeszkadzania, wiele rzeczy się absolutnie w szkole nie może wydarzyć. I to jest to też, to nawiązuje do tego, co ty mówisz, Oktawio, o tych nauczycielach, którzy samotnie bądź w parach, w niewielkich grupach próbują coś zmienić, ale jeżeli oni zostaną wsparci przez dyrektora, przez jego świadomą decyzję i świadomy udział, nieraz polegający właśnie na wycofaniu się, no to z tego wiele, znaczy będą na pewno dobre rzeczy dotyczące danych klas czy uczniów, ale nie może to być co zmiana systemowa, zmiana w szkole, zmiana kultury pracy szkoły. Czyli dyrektor jest kluczową postacią. Ważne jest też w przywództwie edukacyjnym patrzenie przez cele. Mówiliśmy o tym już kilkukrotnie, że jeżeli nie postawi się kształcenia kompetencji rozumianego szeroko jako celu, jako czegoś, co jest ważne, to również to, na co się nie zwraca uwagi, na co się nie patrzy, nie będzie w szkole rozwiniane. I to, co jest też ogromnie istotne, to, że najczęściej ci dyrektorzy, którzy właśnie są w szkołach, które odnoszą duże sukcesy, rozwijają kompetencje, to są dyrektorzy, którzy pomimo właśnie tego zmęczenia, nadmiaru obowiązków, konfliktów, różnych innych problemów, nigdy nie tracą z oka ucznia, czyli zawsze dobro ucznia, jego to, jak się uczy, jest czymś najważniejszym. I to jest też w raporcie ewaluacyjnym jest dużo bardzo ciekawych cytatów i dyrektorów, i nauczycieli, i samych uczniów, którzy też to dostrzegają. Także uczniowie też widzą, jak dyrektor się angażuje i mu zależy. Ja chciałam też podkreślić ogromną odpowiedzialność dyrektora, bo jest to też przytłoczenie i ogromna samotność dyrektora, który no nie ma drugiego nauczyciela, z którym może stworzyć grupę, może sprawdzić z drugim dyrektorem, ale to zawsze jest inna szkoła, więc to jest rzeczywiście ogromnie trudna i pełna wyzwań funkcja. I teraz zacznę od ciebie, Ewo, serię pytań. Właśnie chciałam zapytać o tą rolę dyrektora jako lidera, przywódcy w szkole, bo niewątpliwie też wielu dyrektorów, ale też nauczycieli i naszych doradców, trenerów, którzy jeździli na to, zwracali uwagę, że no, byłaś bardzo ważnym liderem, który stworzył tą szkołę i teraz ta szkoła dalej funkcjonuje też według tego modelu, który stworzyłaś, więc on jest trwały, także ten sposób pracy jest trwały, chociaż jest inny dyrektor i też po swojemu rzeczy oczywiście układa. I teraz pytanie do ciebie właśnie o tą rolę lidera. Jakie obszary pracy szkoły są w twojej ocenie ważne? Chodzi mi też o osobowość tej osoby, no bo każdy, znaczy nikt nie może być drugą Ewą Radanowicz, tak? Każdy musi być sobą, prawda? To nie polega na tym, że ktoś zobaczy, jak ty prowadzisz szkołę i ją jeden do jednego po prostu odtworzy. Każdy musi poszukać siebie. I o to ciebie chciałam zapytać właśnie, o to, jak ty patrzysz na te doświadczenia lidera i przywódcy szkoły ze swojej perspektywy. Bardzo dziękuję za to miłe przywitanie i w ogóle cieszę się, że mogę tutaj dzisiaj z Państwem być. Przywódca, wiecie Państwo, to jest takie słowo, które jakby no, kojarzy się z tym, że to jest ktoś, kto prowadzi grupę, porywa za sobą, ale też to jest ktoś, kto ma poczucie odpowiedzialności za tą grupę i za to miejsce, które próbuje tworzyć i w którym chce zaprosić ludzi do jakiegoś działania. Dla mnie kluczowe jest to, żeby osoba, która zaprasza innych do działania, po pierwsze naprawdę rozumiała, co chce zrobić i żeby wiedziała, czy to naprawdę jest ważne, czy też nie. Czyli taka wiara w to, co robię. Czuję, że to, co robię, jest ważne, istotne z perspektywy naszego środowiska, naszego miejsca. To jest moim zdaniem warunek konieczny. Ktoś, kto wierzy w to, co robi, czuje potrzebę, potrafi też ludziom przedstawić i zaprosić ich do sensownego, celowego działania. To z reguły jest działanie, które odpowiada na jakieś bardzo realne potrzeby danego środowiska. I gonitwa
za modami, za trendami, próba wpisywania się w jakieś trendy, próba działania właśnie takiego niestabilnego, raz to, raz to, bardzo często źle się kończy. Natomiast moja historia zawodowa jest taka, że od wielu, wielu lat wierzyłam w to i wierzę ciągle, że kształtowanie kompetencji i zapraszanie ludzi do tego, żeby w różnych sytuacjach na początku uczestniczyli i działali, a potem dowiadywali się, że to, co robią, nie wpływa tylko na to, co jest z zewnątrz, ale również kształtuje nas samych, czyli na taki wyższy poziom świadomości, to to powoduje, że ludzie chcą z tobą iść, tak? Ty wiesz, czego chcesz, pokazujesz, że to ma sens, a z drugiej strony pozwalasz się ludziom rozwijać i pokazujesz im, jak oni sami poprzez to, co czynią, co robią, nabywają nowych umiejętności, nabywają takiego wiatru w skrzydła i idą dalej. I to jest moim zdaniem klucz. Wiecie państwo, co my będziemy dzisiaj, jutro robili, zaczyna się kolejny nowy rok szkolny, zawsze trzeba zadać sobie pytanie, co jest dzisiaj dla nas ważne, dla nas. I co jest ważne w naszym miejscu i czy to, co dla nas jest ważne, rzeczywiście jest odpowiedzią na jakieś potrzeby, czy też nie. I jeśli będziemy się trzymali tego, to myślę, że bez względu na to, jakie będą czasy, a one będą różne i bez względu na to, z kim będziemy pracować, będzie nam łatwiej po prostu wpływać na środowisko w sensie pozytywnym, nie wpływać, nie zmuszać, a zapraszać. Tak, to nawet jak mówiłaś o tym rozwoju, to tak uśmiechałaś się aż z tej przyjemności, że towarzyszysz rozwoju. Myślę, że też jest ważne to, co powiedziałaś o tym zapraszaniu do rzeczy istotnych, bo to też odpowiada na to pytanie takie, które padało tu wcześniej o tym czasie, tak, i o czasie nauczycieli, i o czasie dyrektorów, że nie ma tego czasu, ale bo może za dużo rzeczy, może to właśnie chodzi o zapraszanie do rzeczy istotnych, prawda, tych kluczowych. Ja też dzisiaj tutaj w kuluarach miałam przyjemność rozmawiać z wieloma osobami i bardzo często padało pytanie o szkołę w Radowie Małym, jak tam teraz jest i czy dyrektor, obecny dyrektor sobie radzi, czy nie radzi. Otóż proszę państwa, bycie przywódcą to nie tylko zapraszanie ludzi do robienia ciekawych, dobrych, potrzebnych rzeczy, ale to też kształtowanie w ludziach takiej potrzeby działania, a w konsekwencji tworzenia takiej współpracy ludzi, którzy stają się przywódcami. I nauczyciele w Radowie Małym w pewnych momentach swojej pracy zawodowej nagle dowiadywali się, że są ekspertami w danej dziedzinie, mieli okazję być przywódcą w jakimś zadaniu, pracować z zespołem i to, co robią, po prostu traktują jako swoją własność, cokolwiek by to nie miało znaczyć. Ja to mówię w pozytywnym słowa tego znaczeniu. A więc przywódca to jest jeszcze ktoś taki, kto nie tylko pracuje dla siebie i dla społeczności, ale buduje, pozwala rozwijać się kolejnym osobom i zapraszać je do tego działania. Tak, to ja już teraz oddam głos Markowi, ale tylko podaję jedną uwagę, że rzeczywiście dokładnie jest, ja to potwierdzam, że tak było też w praktyce, bo kiedy mieliśmy zajęcia z twoimi nauczycielami, ja się pytam, Ewo, co oni tam planują? Mówię się, ja nie wiem, no to już oni planują, tak? Więc to nawet nie, no to każdy jest ekspertem w danej dziedzinie i to po prostu robi. Marku, to ja mam do ciebie pytanie, bo ty jesteś nadal dyrektorem dużej szkoły, byłeś w szkole dla innowatora, jest to doświadczenie no trzyletnie, więc dosyć intensywne. Ze swojej perspektywy, co byś uznał za kluczowe w roli dyrektora i od czego taki dyrektor, który myśli o tym, jak zmienić swoje praktyki, jak przyjrzeć się sobie, od czego może zacząć? I tu też podpytam ewentualnie o kryzysy czy jakieś problemy, które gdzieś, no, gdzieś się na pewno zdarzą w którymś momencie. Bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie, po pierwsze do programu, a po drugie do dzisiejszego panelu.
Żeby przedstawić Państwu kontekst szkoły podstawowej nr 51, 4 lata temu, 1700 uczniów, 180 nauczycieli, 60 pracowników administracji i obsługi i trafiam do tej szkoły, znałem może jedną albo dwie osoby, no i mam być tam kimś ważnym, wykorzystać swoje dotychczasowe 10-letnie zarządzanie gimnazjum, no i przekonanie, że chcę zrobić coś ważnego, cokolwiek miałoby to oznaczać. Dwie takie pierwsze sytuacje. Pierwsza dotyczyła spotkania z organem prowadzącym i trochę rozbieżności widzenia mojej roli, kiedy dowiedziałem się, że ja nie jestem gospodarzem, tylko zarządcą, bo szef organu prowadzącego jest gospodarzem. A druga taka rozmowa dosyć dla mnie pionizująca z jedną z nauczycielek, kiedy dowiedziałem się, że ja nie lubię nauczycieli w tej szkole, do której przyszedłem, bo ciągle mówię o dzieciach, że te dzieciaki są takie ważne, że w szkole to tak naprawdę chodzi o dzieci, a niech pan nie myśli, że pan daleko zajedzie, jak pan o nas zapomni. No i to były dwa takie pierwsze zdarzenia, no i myślę sobie, kurczę, ja fan oceniania kształtującego, wszystkiego tego, co związane jest z uczeniem i uczeniem się uczniów, trafiam w taką rzeczywistość. Jak ja mam zrobić, żeby te moje pomysły, do których byłem święcie przekonany, że one są dobrym pomysłem na szkołę, żeby one stały się powszechne i żeby wszyscy uwierzyli, że taka szkoła powinna być. To jest ten początek, no, a Szkoła dla Innowatora to, no, to takie doświadczenie, które po pierwsze, myślę, wywróciło w głowie myślenie o szkole w dziesiątce nauczycieli, którzy brali udział w działaniach tych trzyletnich. A druga rzecz, ja myślę, że mimo, że ja przyjąłem taką strategię, o której mówił Bill swego czasu, ja byłem trochę z tyłu. Ja nie byłem frontmanem tych działań, które były w ramach Szkoły dla Innowatora, ponieważ nauczony doświadczeniem wiedziałem, że nauczyciele wezmą tyle, na ile będą gotowi. Nie chciałem być znowu tym, który będzie rozliczał, sprawdzał, uczestniczył w każdym spotkaniu, prosił o sprawozdania, oglądał lekcje i ciągle tam o coś wypytywał. No i okazało się, że to było fantastyczne rozwiązanie, bo po tych 3 latach widzę, iż jedni wzięli więcej, inni wzięli mniej. Na przykład ja jestem tu, a dzisiaj wiem, że odbyły się takie warsztaty, które prowadzone są przez właśnie innowatorów. Te dwójki, które powstały na potrzeby programu, dzielą się swoim doświadczeniem z innymi. I to była inicjatywa oddolna. Kolejne doświadczenie przychodzi pani, wie pan, panie dyrektorze, myśmy skończyły kurs tutoringu i chcemy stworzyć tutorownię i że chcemy pracować z uczniami. No i okazuje się, że one znalazły kilkanaście osób. Pieniądze zawsze się znajdują. O, tu jest taka zasada, że jak się bardzo chce, to pieniądze się znajdą. I to była inicjatywa oddolna nauczycieli. Myślę sobie, no wreszcie, będąc tyle lat dyrektorem, to się dzieje tak, że nauczyciele mają swoje pomysły, swoje inicjatywy, to co tu wspomniała o pracy nauczycieli Ewy, że coś tam sobie planują. To mniej więcej tak, ja staram się, żeby to było w taki sposób. No a kryzysy, no one zawsze przychodzą. No w ubiegłym roku, ponieważ to przywództwo w mojej ocenie ma być nastawione na uczenie się uczniów, no i w ogóle na dostrzeganie w tym całym procesie ucznia. Uznaliśmy właśnie, to było moje przekonanie, że to jest, tak ma być, że takie trójstronne spotkanie zamiast wywiadówki ma zdecydowanie większą wartość niż opowiadanie o średnich i tak dalej. No okazało się, że wielu nauczycielom było nie po drodze. Sytuacje, kiedy ktoś uważa inaczej, okazuje się, szybko znajduje zwolenników, no i skończyło się na jakichś skargach do organu prowadzącego, nadzorującego. No ale ktoś mi powiedział też mądre zdanie: słuchaj, prosta sprawa, to jest proces grupowy. Ty przez te 3 lata pozwoliłeś nauczycielom myśleć i oni nie na wszystko muszą się godzić. To, że może nie mają jeszcze odwagi powiedzieć ci wprost, że im się coś nie podoba, ale sam fakt,
że mówią nie, w takiej formie może mało przyjemnej, ale mówią nie, no to jest coś normalnego, więc ja też przyjąłem to, że po prostu tak się dzieje. No mam to szczęście, że z Centrum Edukacji Obywatelskiej współpracuję od wielu lat i tu lokowanie produktu, bo moje doświadczenia na studiach podyplomowych liderów oświaty były bezcenne i pokazywały, że ja mam prawo do błędu, ja mam prawo do tego, że coś mi się nie uda. W dużej szkole ja mam prawo do tego, że nie 160 osób pójdzie za mną i wszyscy będą fantastyczni. Bo tak jak dzieci w edukacji wczesnoszkolnej, czy nawet starsze dzieciaki, na niektórych trzeba trochę poczekać, innym trzeba pozwolić na to, żeby próbowali po swojemu, ale gdzieś na pewno być pierwszym nauczycielem i pokazywać, że ja praktykuję, że ja w swoim systemie wartości stawiam właśnie uczenie się uczniów i o tym ciągle opowiadam. Często mówimy też w edukacji, że bez relacji nie ma edukacji. No i też moje kolejne takie doświadczenie, że samo mówienie o tym, że te relacje są ważne, to jest trochę za mało, że moją rolą jest tworzenie właśnie różnego rodzaju doświadczeń nauczycieli, żebyśmy my wiedzieli, co tak naprawdę trzeba robić, żeby te relacje były. Relacje właśnie między dyrektorem a nauczycielami i to później pewnie przechodzi na poziom niżej. Więc to przywództwo jest taką dosyć złożoną sprawą, ale myślę, że zadbanie o siebie, o to, żeby dawać sobie właśnie przyzwolenia na jakieś niepowodzenie albo że nie każde rozwiązanie jest tym, na którego oczekują nauczyciele, no to jest zupełnie coś normalnego. Tu Oktawia, jak opowiadała o tym, jak to przywództwo ma wyglądać, myślę sobie, kurczę, no to jest właśnie dokładnie to, jak powinna wyglądać rola dyrektora, na przykład odwaga, żeby zapytać, czy moje, to co ja robię im pomaga, czy pomaga im w uczeniu uczniów, czy pomaga im w dobrym samopoczuciu na terenie szkoły, czy to, że ja zadbałem o to, żeby przestrzeń pokoju nauczycielskiego była na wysokim poziomie, łącznie z architektem i jakiejś strefy, ale teraz bym pewnie zrobił to inaczej, bo może bym zapytał nauczycieli, jak oni by chcieli, ale mnie się wtedy wydawało, że tak będzie dla nich dobrze, więc przywództwo jest procesem, przywództwo to uczenie się. Mam też doświadczenia studentów z PLO, gdzie w ciągu półtora roku ten rozwój widać i z osób, które na początku chciały robić wszystko, nagle to się zaczyna układać w jakąś całość i okazuje się, że uczeń, jego procesy uczenia się stają się jak gdyby centrum tego wszystkiego, co się dzieje. Ja jeszcze o jednej rzeczy powiem. Ja staram się, dbając o dobrostan nauczycieli, zadbać o to, żeby być takim buforem co do świata zewnętrznego, organu prowadzącego, kuratorium. Ja im zawsze tłumaczę, że ja to biorę na siebie, że to jest jak gdyby moja rola. No i druga rzecz to taka, w dużej szkole to też duży potencjał. Mając do współpracy 5 pań wicedyrektor, mam olbrzymi zespół kierowniczy i my też jak gdyby dzielimy się tą odpowiedzialnością, ale też autonomią, co sprawia, że te doświadczenia naszych nauczycieli są nie tylko przez pryzmat mój, ale mają możliwość kontaktu z różnymi sposobami zarządzania, czy w ogóle realizowania pewnych działań. No tak, było bardzo ciekawe, że pokazałeś ten proces, także to też jest tak, że nikt nie przychodzi gotowy i bez żadnych błędów i może popełniać różne błędy i to też jest okej po prostu, tak? No po prostu tak to wygląda, że na początku robi się inaczej, a potem człowiek patrząc na to, co robił wcześniej, wie, że zrobiłby to już w inny sposób. Ale też to było ciekawe, co wskazałeś, że cały czas miałeś w centrum uwagi jednak ucznia i dzieci i to nawet miałeś o to pretensje. Plus potwierdza się to, że dyrektorzy jednak lubią dużo mówić o nauczycielach. Także to w raporcie ewaluacyjnym też to było, do którego wracam już co chwila. Agnieszko, do ciebie mam pytanie, żeby też tak połączyć wątek właśnie przywództwa trochę ze współpracą nauczycieli, ale przede wszystkim też dojść do kształcenia kompetencji proinnowacyjnych, bo to jest też coś, co w ramach też zespołu i ekspertów też byłaś włączona i zajmowałaś się właśnie kompetencjami proinnowacyjnymi między innymi. Jaka może być rola dyrektora w
kształceniu tych kompetencji proinnowacyjnych, bo odruch jest taki, że myśli się o nauczycielu, prawda? Nauczyciel spotyka się na lekcji, ma bezpośredni kontakt z uczniami, więc może stosować różne praktyki, różne techniki, o których mówiła wcześniej Magda, i w ten sposób kształci kompetencje proinnowacyjne. Ale jaka może być tu rola dyrektora w ogóle? Czy on jest w ogóle tutaj potrzebny w jakikolwiek sposób? I jeszcze pytanie, na czym może polegać w przypadku dyrektora stawianie tych kompetencji proinnowacyjnych w centrum? Jakby to mogło się przejawiać? To ja też podziękuję za zaproszenie do panelu. Szczerze powiem, dowiedziałam się, mam w nim brać udział po prostu, ale fajnie, że tutaj jestem, dziękuję za to. Odpowiedź na twoje pytanie, jaka jest rola? Oczywiście, że rola bardzo ważna, tak? To myślę, że nie ulega wątpliwości, ale też powiedziałabym o takich dwóch poziomach. Pierwszy poziom, który jest mi, myślę, szczególnie bliski, mianowicie dyrektor czy dyrektorka, to najczęściej jednak w polskiej szkole kobieta. W każdym razie nauczyciel, dyrektor jako pierwsza nauczycielka, czyli taka postać, taka osoba, której jest bardzo bliskie to, co się dzieje na lekcji. Ja mam za sobą doświadczenie bycia dyrektorką i zawsze miałam taki dylemat, znaczy jak siedziałam w gabinecie, to bardzo mi brakowało lekcji, tak? Bo bycie tam razem z uczniami i wprowadzanie w życie tego, o czym, nie wiem, czytam, uczę się, rozmawiam, było dla mnie niezwykle istotne. Jak z kolei byłam na lekcji, to gdzieś tam se tęskniłam za właśnie byciem w gabinecie, bo wtedy mogłam myśleć, co bym chciała zrobić, jak bym to chciała zrobić, jak w ogóle powinno to nauczanie w szkole wyglądać. W każdym razie, będąc i nauczycielką, i dyrektorką, bo ja zawsze mam takie poczucie, że dyrektor to jest tylko, to jest chwila tak naprawdę, że to jest tylko, to jest nauczyciel, któremu powierzono tak naprawdę zadanie bycia dyrektorem czy dyrektorką, w dalszym ciągu pozostaje nauczycielem czy nauczycielką. I to jest taka osoba, która, jak, że tak powiem, na sobie doświadcza tego wszystkiego, co doświadcza inny nauczyciel. Czyli jeżeli ja chcę jako dyrektorka czy dyrektor szkoły, żeby moi nauczyciele rozwijali kompetencje, żeby się doszkalali, żeby się w ogóle dokształcali, żeby podnosili kwalifikacje, żeby w ogóle następował jakikolwiek rozwój, to ja muszę być tą pierwszą. Muszę być tą pierwszą osobą, która to zrobi, jakby przejdzie na sobie ten cały proces dokształcania, douczania, a potem to już czego się nauczę, wdrażam w życie. I wydaje mi się, że dopiero tylko wtedy, kiedy mam za sobą to doświadczenie, tak, właśnie kształcenia czy rozwijania kompetencji proinnowacyjnych, to dopiero wtedy ja mogę w sposób nie tak zwany kompetentny rozmawiać z nauczycielami, nauczycielkami i mówić im, słuchajcie, jest tak, ponieważ doświadczyłam tego. Oczywiście oni to zrobią zupełnie inaczej, będą mieli inną refleksję, inne doświadczenie. Niemniej jednak jesteśmy na tym samym poziomie, w tym sensie, że ja wiem, o czym ja mówię. Więc to, co jest dla mnie szczególnie istotne, to właśnie bycie tą pierwszą nauczycielką, która podobnie jak inni nauczyciele uczy, doświadcza, wie, z czym się mierzą na co dzień nauczyciele i potrafimy o tym też wspólnie rozmawiać, podejmować decyzje o pewnej zmianie, modyfikacji naszego własnego nauczania. Ja muszę rozwijać kompetencje, muszę modelować, muszę dawać przykład, tak pięknie powiem, świecić przykładem, po to, aby inni no też się ode mnie uczyli. Bo też mam taką wizję nauczyciela, dyrektora, który jest taką osobą, która jednak, jak to kiedyś mówił, no to powiem tak, może teraz nie dobrze to zabrzmi, ale miałam kiedyś takiego dyrektora, który mówił, że dyrektor musi być trochę mądrzejszy od swoich nauczycieli. I tak właśnie myślę, że dobrze jest, tak, że żebyśmy, no, żeby dyrektor był taką trochę też forpoczną, ale też żeby ci nauczyciele rzeczywiście od niego brali i doświadczali. I to jest jakby pierwszy poziom, tak, nauczania, doświadczenia nauczania. Natomiast jeśli chodzi o drugi poziom, to myślę o organizacji. Tutaj też mówiła w pierwszym panelu o tym Agnieszka, tu gdzieś się w ogóle w ciągu całego dnia przewijały elementy organizacji w ogóle pracy, czyli to, co mogę jako dyrektorka zrobić, to pewnie stwarzać nauczycielom
sytuacje, okazje, możliwości organizacyjne, nie wiem, może trochę zmiana planu lekcji, może inne ustawienie godzin, może nie wiem, połączenie godzin. Ja tutaj powiem, że myśmy się z Markiem ostatnio widzieli na konferencji, znowu będzie drugie lokowanie produktu, na konferencji w Krakowie poświęconej nauczaniu ekspedycyjnemu. Zresztą Magda też miała taki strajk, w którym było pokazane, że szkoła może być wszędzie. I myślę sobie, a nauczanie ekspedycyjne właśnie polega na tym, że wychodzimy poza mury szkoły i tam doświadczamy, tam badamy, wyciągamy wnioski, potem je prezentujemy i pomyślałam, że właśnie po to jest też dyrektor, żeby stwarzać, znaczy jakby też znowu dwie rzeczy, bo z jednej strony stwarzanie warunków to raz, ale też zachęcanie i pokazywanie nauczycielom i nauczycielkom, że właśnie szkoła nie jest tylko tutaj w sali lekcyjnej, gdzie jest ławka i tablica, ale szkoła jest wszędzie i że doświadczać, eksperymentować, doświadczać, uczyć się, uczniowie mogą wszędzie. I tak też postrzegam rolę dyrektora, dyrektorki, stwarzanie takich wielu okazji do tego, żeby no, poszerzać też horyzonty uczniów i niekoniecznie tylko w klasie, kiedy, nie wiem, słuchają wykładu czy pracują z nauczycielem, nauczycielką, czy nie wiem, szukają czegoś w internecie, ale właśnie, żeby poszli na łąkę, do lasu, do zakładu pracy, tutaj ukłon w stronę Szkoły dla Innowatora, że stwarzała takie możliwości, kiedy uczniowie jeździli do zakładów pracy, mieli spotkanie z przedsiębiorcami, bo to jest znowu szkoła. Nie taka dosłowna, jak mamy tutaj do czynienia na co dzień, ale też jest to szkoła. Więc myślę, że to jest bardzo ważny aspekt, organizacja, wspieranie nauczycieli w podejmowaniu, no jednak myślę sobie, że nie do końca standardowych działań. Kolejny element, jeśli myślę o organizacji, to czy w ogóle o takim o byciu dyrektorem, to taki wspierający nadzór pedagogiczny. My jesteśmy też, myślę, w dużej mierze przyzwyczajeni do takiego starego nadzoru, gdzie dyrektor kontroluje, dyrektor trochę czasami grozi palcem, dyrektor wzywa na dywanik, idzie na hospitację. Raczej myślę o tym, że dzisiaj dyrektor, mając też doświadczenie bycia nauczycielem, nauczycielką, potrafi lepiej dotrze do nauczyciela czy nauczycielki w rozmowie, w tym właśnie, nie wiem, zamiast hospitacji robimy obserwację lekcji, zamiast oceny pracy udzielajmy informacji zwrotnej, czyli idźmy w kierunku takim, żeby nauczyciela wspierać, pomagać mu i w jego pracy, ale też w rozwoju, a nie w takim ciągłym kontrolowaniu i najczęściej jednak wskazywaniu pewnych błędów, a nie mówienia, w czym jesteś dobry, czy w czym jesteś dobra. To bym podkreślała, bo tego chyba jest ciągle bardzo mało w szkole. No i no chyba tak, jeszcze powiem, bo to tak już właśnie się przewinęło, ale jeszcze powiem o tym właśnie takim elastycznej formie zajęć po to, żeby rzeczywiście można było w inny sposób prowadzić zajęcia edukacyjne, które nie będą się zamykały tylko w obszarze, w obrębie szkoły. I to drugie twoje pytanie, jakbyś mogła przypomnieć? Ja może przejdę już do współpracy nauczycieli. Dobrze. Też, żeby zdążyć poruszyć drugi wątek, no tak. On się troszkę wiąże. To już też od ciebie zacznę, Agnieszko, tak żeby zdążyć i jeszcze też króciutko o tym powiedzieć, bo to jest bardzo istotne i rola dyrektora w tworzeniu warunków do współpracy jest kluczowa. Przy czym chcę powiedzieć, że ta współpraca dotyczy wszelkich nauczycieli, tak? Nie tylko nauczycieli przedmiotów humanistycznych, ale również ścisłych, jak projekty badawcze czy zadania interdyscyplinarne, które doskonale się do tego nadają. Ale chciałam dopytać, dlaczego ta współpraca nauczycieli jest ważna i dlaczego ważne, żeby dyrektorzy to robili? Dzisiaj na śniadaniu spotkałam się z Laurą, która ja nie widzę, bo tutaj tak jest ciemno, ale jeśli jest to tak, to spotkałam się na śniadaniu z Laurą i rozmawiałyśmy właśnie o tym, to też trochę o efektach Szkoły dla Innowatora i właściwie się pojawił znowu wątek współpracy, że to, co jest chyba takim głównym wnioskiem, czy też takim głównym sukcesem, jeśli mówimy o Szkole dla Innowatora, oprócz Lukasa i Spencer oczywiście, to jest właśnie współpraca. Czyli wszyscy widzimy, że bez współpracy, tak po pierwsze, bez tego, że dyrektor w ogóle rozumie po co w ogóle budować zespół, po co budować w ogóle współpracę. Po drugie, współpraca jest podstawą wszystkiego, jak się okazuje. Myślę, że sukcesu Szkoły dla Innowatora nie byłoby, gdyby nie współpraca nauczycieli.
Niestety zarówno to, jak ktoś powiedział o tym, że dyrektor jest taki samotny, ale to nie tylko dyrektor jest samotny. Samotny jest również nauczyciel czy nauczycielka, ponieważ on idzie sam na lekcję, za nim się zamykają drzwi i jest sam z 20 czy 30 uczniów uczennic. I tak na dobrą sprawę, żeby jakby popychać szkołę do przodu, ważne jest to, żeby nauczyciele właśnie nie byli takimi samotnymi żaglami, które jest na lekcji, ale żeby po tej lekcji mogli wejść do pokoju nauczycielskiego i mieć grono współpracowników, bo ja nie mówię znajomych czy koleżanek. Chodzi mi o takie osoby, które w sposób profesjonalny będą ze mną rozmawiały na temat tego, co się wydarzyło w klasie, co się wydarzyło na lekcji, co mogę zrobić, żeby było następnym razem inaczej, jak mogę planować też swoją pracę. Więc ta współpraca jest niezwykle istotna, żeby tak naprawdę uczniowie, którzy są w szkole, odnosili sukcesy, to na różnym poziomie, w różnych obszarach. I też powiem drugą rzecz, która wydaje mi się dużym sukcesem Szkoły dla Innowatora. My często mówimy tak, no planowanie leży, wyznaczamy cele, tylko że no tak, wyznaczamy cele, ale rzadko kiedy potem te cele są tak naprawdę zrealizowane czy osiągnięte. Natomiast to, co jest siłą, uważam, tego projektu, to to, że ci nauczyciele, którzy w nim pracowali, owszem, garstka, można powiedzieć, w porównaniu tak jakby na tle całych rad pedagogicznych, niemniej jednak jest to grupa ludzi, która usiadła. Najpierw to robiła indywidualnie, ale potem usiadła razem i zaczęła planować. Myślała o tym, co będziemy robili, jakie praktyki pedagogiczne wybierzemy, jaką kompetencję, jak często będziemy ją na lekcji wprowadzali, czyli przygotowali. Zresztą Magda pokazywała trochę też ten plan i mówiła o tych arkuszach w Excelu, które były początkowo bardzo przerażające, potem się okazały dosyć przyjaznym narzędziem. W każdym razie to, że ci nauczyciele usiedli i zaplanowali dosyć szczegółowo swoją pracę, i to jest jedna rzecz, ale druga, uważam, dużo istotniejsza, trzymali się tego planu, czyli realizowali i w sposób bardzo konsekwentny, świadomy i bardzo celowy dążyli do osiągnięcia zakładanych przez siebie celów. Więc po to, żeby był sukces, potrzebna jest współpraca, a żeby ta współpraca była, też potrzebny jest impuls, a często, myślę, impulsem jest właśnie dyrektor czy dyrektorka szkoły. No właśnie, i to jest teraz do ciebie i do Marku, czyli to najpierw do ciebie, Ewo, pytanie, bo no właśnie, nauczyciel może to realizować, ale musi mieć, wiedzieć, że po pierwsze może, że to jest mile widziane, że to jest akceptowane i mieć do tego warunki. I jak ty byś, Ewo, podpowiedziała dyrektorom ze swojego też doświadczenia, co jest kluczowe dla dyrektora szkoły, żeby mógł animować tą współpracę, no bo mówiliśmy o tym, żeby nie przeszkadzać, to jest to minimum, ale jakich może mieć sprzymierzeńców w szkole i też co może zrobić, no pewnie swoją też postawą, żeby do takiej współpracy zachęcać. To znaczy, ja nie wiem, czy odpowiem wprost na twoje pytanie, ale gdzieś tak we mnie jest taka potrzeba powiedzenia bardzo ważnej rzeczy, uważam, z poziomu współpracy. Współpracujemy i daje nam to dobre efekty albo bardzo dobre efekty, przede wszystkim dlatego, że my jesteśmy ludzie tak skonstruowani, że mamy ogromną potrzebę bycia z drugim człowiekiem. I szkoła, w której ludzie zaczynają ze sobą współpracować, staje się miejscem pełnym relacji, ale też staje się miejscem, w którym ludzie zaczynają ze sobą rozmawiać, a konsekwencją tego też jest to, że świadomie bądź nieświadomie, i tu jest rola dyrektora szkoły, żeby jednak wchodzić na ten poziom świadomości, zaczynamy robić zadania, których nigdy w pojedynkę nie zrobimy, a to się dzieje na skutek tego, że uzupełniamy się swoimi umiejętnościami, kompetencjami. Ale dla mnie współpraca wtedy, kiedy ją zaczęliśmy budować, a świadomie zaczęliśmy współpracować ze sobą w Radowie Małym, nie wiem, 20 lat temu, dosłownie, to było to, żeby ludzie jak najwięcej o sobie się dowiedzieli, żeby poznali te swoje własne indywidualne potencjały i żebyśmy wspólnie zastanowili się,
jak zagospodarować ten potencjał, jak skorzystać z tego, że ktoś pięknie śpiewa, a ktoś inny ma bardzo dobre wyobraźnię przestrzenną, a jeszcze kto inny nie ma tych talentów, ale jest systematyczny, będzie nas pilnował, będzie nam pomagał wiele rzeczy robić. I wiecie państwo, ja wiem, że tutaj dzisiaj w ogóle padło tak bardzo dużo słów takich o tym, jak to nauczyciele powinni pracować, planować, mamy osiągać sukcesy, mamy zdobywać w ogóle świat. A ja myślę troszkę tak odwrotnie, przepraszam, może tak na koniec to jest właśnie dobry moment. Zacznijmy się po prostu zajmować tym, co jest ważne w szkole. Naprawdę, zacznijmy sobie dawać siebie w prezencie, dawać jeden drugiemu to, co może dać i nauczmy się brać od ludzi to, co oni chcą nam dać. I myślę, że tak, taka szkoła, takie przedszkole, taka edukacja po prostu przyniesie efekty. Nie wiem, co to jest, jakby sukcesem jest to, że ludzie ze sobą rozmawiają, że mają czas, że robią zadania ponadprzeciętne. Ja jestem zdolna niesłychanie, że się tak wyrażę, jak to z jakiegoś wierszyka, ale nigdy w życiu nie zbudowałabym takiej szkoły z takimi różnymi możliwościami i pomysłami, gdybym nie współpracowała z ludźmi. Jestem im wdzięczna za to, że mogłam z nimi być, ale też cieszę się z tego, że potrafiłam pójść do nich i ich o to poprosić, jako ten dyrektor, powiedzieć, dlaczego zależy mi właśnie na tobie i co mi to da. I nie chciałam nigdy, żeby ludzie się zmieniali jakkolwiek. Bądź sobą. Nie musisz się zgadzać z wszystkim, co ja ci proponuję. Nie musisz być kimś innym niż jesteś. A dla nauczycieli jest to bardzo ważny komunikat. Ale wiem, że masz coś, czego ja nie mam. I proszę cię, daj mi to. I to jest chyba najlepsze to, o co pytałaś, jak zaprosić ludzi do współpracy. A potem się zaczynają te kolejne rzeczy dotyczące przestrzeni, czasu, pomysłu. Nam w pracy też brakuje takiego elementu, który jest bardzo rozwojowy, to, żeby był czas, żebyśmy mogli po pierwsze doświadczyć to, co chcemy zrobić, żebyśmy mogli się pobawić i pocieszyć tym, co robimy. I jak ja to mówię nauczycielom, to oni mówią, proszę pani, kiedy my w ogóle mieliśmy czas, żeby pomyśleć, a co mówić, jeszcze się bawić tym i doświadczać i eksperymentować, no to jest właśnie współpraca, to jest coś, co daje siłę i prowadzi do sukcesu. Nie szukajmy sukcesów, myślmy o tym, co możemy ze sobą razem zrobić. I człowiek człowiekowi jest bardzo potrzebny. To dotyczy nauczycieli wewnątrz grona, ale to dotyczy też współpracy z dziećmi, z uczniami. Dzisiaj możemy tworzyć wspaniałe zespoły współpracy z naszymi uczniami po prostu. Dziękuję. Dzięki, to naprawdę takie ciekawe podsumowanie. Ja jeszcze powiem, że rzeczywiście tutaj u ciebie, Ewo, też jest ważna konsekwencja, bo to nie wystarczy pójść powiedzieć, bo pewnie na początku będzie jednak nieufność, tak? Zaraz zobaczymy, teraz mówi, a potem się odmieni, szczególnie jeżeli nauczyciele mają doświadczenie innego przywództwa wcześniej, tylko też potrzeba czasu i konsekwencji, że za tydzień ci się nie odmieni, za dwa tygodnie ci się odmieni, za miesiąc też ci się nie odmieni, tak? Prawda najprawdziwsza. Tak. Tak, prawda najprawdziwsza. Marku, no to ty już jako będziesz prawie kończący, no bo właśnie, to już na czas no nam właśnie. Się kończy nieubłaganie, to takie, czy państwo nie wiedzą, takie czerwone cyferki nam tutaj wyskakują. Jak siedziałem z tamtej strony, to się zastanawiałem, co jest na tym ekranie. No właśnie są opowiem tak. Opowiem państwu, że jest ten tak, sam slajd, nie ale inny, nie, inny jest. Nie, cały jest czas wybija ostatnia godzina. Tak, nie. I Marku, mam do ciebie pytanie. Ja, żebyś może powiedział właśnie o tych praktycznych też aspektach wspierania współpracy nauczycieli, bo to jest dosyć duży kawałek u ciebie w szkole i rzeczywiście nauczyciele mocno współpracują. Znaczy, tak sobie słuchając Ewy, wszystko to jest, to jest właśnie sól szkoły. Jedni dochodzą do tego szybciej, inni w ogóle nie dochodzą. No i ja nie wiem, czy będę wyrazicielem tu nas, dyrektorów szkół innowatorów, ale czuję się strasznie ważny, wyróżniony i wyjątkowy, bo ja tak trochę zaocznie za siebie miałem możliwość, że moi nauczyciele dostali wyjątkowe wsparcie. Wsparcie, o którym już wspomniałem, że ta dziesiątka nauczycieli,
nauczycieli to są ludzie, którzy zupełnie są przebieżnikowani, ich swoją rolę pojmują zupełnie inaczej niż to było do tej pory. No rzeczywiście, tak, Ewa tu ładnie opowiada, współpraca, weź tu człowieku to zorganizuj, jak masz 160 nauczycieli, no to znaczy, jak ja mam to zrobić. Pierwsza rzecz to taka, że nauczyłem się, że przywództwem trzeba się dzielić. Nawet do tego stopnia, że ja ostatnio się bronię przed wrzucaniem małpy na moje plecy. Udaję trochę osobę taką, która się do końca nie zna, albo jest na takim samym poziomie, co są inni. Pozwalam, też zadaję pytanie, a jakbyś to zrobił, więc unikam takich sytuacji, żeby były gotowe rozwiązania. Mój kierownik gospodarczy wie, że jak przychodzi, panie dyrektorze, mamy problem. Mówię, my mamy problem. Ja nie mam problemu, pan ma, więc pan kierownik już wie, że przychodzi, jak ma dylemat, które rozwiązania, jak ma dwa, które jest lepsze, możemy przedyskutować. Natomiast wracając do nauczycieli, szkoła dla innowatora pokazała, że znakomicie w przestrzeni szkoły, w takiej edukacyjnej, sprawdzają się dwójki. Taki edukacyjny przyjaciel. Ja tak na początku właśnie zastanawiałem się, zespoły przedmiotowe są, ale one, nawet rozmawialiśmy ostatnio, no są. Dużo lepiej sprawdzają nam się zespoły nauczycieli uczących w danym oddziale, szczególnie, że mamy klasy integracyjne, prawie 100 dzieci z orzeczeniami, no i tam trochę z wymogów prawa stało się, że ci nauczyciele ze sobą rozmawiają. No i cała sztuka, jak zrobić, żeby ta współpraca nie ograniczała się do tego, że panie, żeby zaistnieć, organizują konkurs albo siedzą obok siebie na radzie i wymieniają się jakimiś ogórkami z ogródka, chociaż to pewnie też jest ważne, ale żeby te osoby rozmawiały ze sobą na temat uczenia się uczniów. No i okazało się, że szkoła dla innowatora na tyle trwałe dwójki stworzyła, że ja jestem przekonany, że one zostaną. No i też się zastanawiam, to dzielenie się przywództwem, jak sprawić, żeby znaleźć tych liderów, bo są różne sposoby mapowania rady pedagogicznej, określania poziomów mojego zaufania, szukanie takich gwiazd, które mają szansę na bycie liderem. To wszystko jest ważne, ale szkoła dla innowatora, wydaje mi się, że pokazała takie proste rozwiązania, że znalezienie takiej bratniej duszy edukacyjnej daje szansę, że możemy tę współpracę jakoś wykorzystywać, bo cały czas z tyłu głowy mam uczenie się uczniów, te procesy związane z ich rozwojem. Dla takiego utwierdzenia, że to się sprawdza, ta nasza klasa projektowa, no, na egzaminie ósmoklasisty, na który nie zwracaliśmy uwagi, bo celem projektu było zupełnie coś innego, na łeb pobiła inne klasy ze wszystkich trzech zakresów, gdzie tam było, to była klasa taka dobra, ale nie na tyle wyróżniająca się spośród 10 pozostałych, więc to był dla nas dowód taki, że jak 10 nauczycieli pracuje z uczniami i ustala, zastanawia się, uwspólnia sposoby oddziaływania, metody, formy, nie ma zmiłuj, żeby to nie poszło. Więc to jest kolejny dowód na to, że współpraca jest kluczem do poprawy procesów uczenia się. I teraz co dyrektor ma robić? Ja myślę, że w pierwszej kolejności, tak jak mówi Ewa, za bardzo nie przeszkadzać i się nie wymądrzać i jednak dać sobie sporo czasu. Z mojej perspektywy, żeby te procesy były jakieś trwałe, rozpoczynam 5. rok, potrzeba jeszcze z 5 lat. I podejrzewam, że wtedy będzie całkiem spora grupa ludzi, która będzie rozumiała, po co jest w szkole i będzie miała jeszcze z tego, chcę wierzyć, dużą satysfakcję, że są ważnymi osobami w życiu młodych ludzi, bo my często o tym zapominamy, że my mamy ogromny wpływ, jak będzie wyglądało życie młodego człowieka. Czyli mówisz o takich 5-latkach i 10-latkach, tak? Wracamy do starych czasów. Dobrze, ja wam bardzo, bardzo dziękuję. Nie przedłużyliśmy, ja już będę kończyła, powiem, odeślę tylko na strony szkoła dla innowatora co.org.pl. Tam jest bardzo dużo materiałów, też po konferencji będzie udostępniona podstrona, która częściowo jest teraz dostępna dla osób, które korzystają z transmisji online. Ona też będzie udostępniona, tak żebyście państwo mogli zapoznać się z materiałami i z innymi rzeczami. Również prezentacje będą tam udostępnione dla tych państwa, którzy się pytaliście. Bardzo raz dziękuję, żebyśmy z godziną mogli rozmawiać, prawda? Dziękujemy.